Siema, witajcie w następnym odcinku z serii Zagrajmy Gothic 3. Zaczniemy sobie nietypowo, bo od potyczki z potwory. Mam nadzieję, że dam radę, bo w ogóle jeszcze nawet nie próbowałem. Mam nadzieję, że mu coś będę zabierał, bo jak nie, to lipa. No ej, co za małpa. Dobra. Ojeny. To będzie straszne. Dobra, zbugował się. Nie trafiłem. On uciekł. Dobrze, mu się życie nie odnowiło, bo wtedy lipa. No i giniesz. 500 doświadczenia. 4 zęby. No i gites. Dobra, w ogóle co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? Powinien zadać się pytanie. Ogólnie mam fajny plan. Tylko sobie jeszcze tutaj wyczyszczę. Dlaczego? Bo mamy zaprowadzić tamtą babkę do Bragi. Ale mi się później nie będzie chciało tutaj wracać. Więc... chcę wyrżnąć od razu tych koczowników wszystkich. A nie chcę, żeby ta babka się na mnie rzuciła. Więc ją trochę odprowadzę tutaj do tyłu. I wyrżnę wszystkich tam. Ogarnąłem sobie tam w środku wszystko. Posprzedawałem sobie parę rzeczy. Dlatego mam 31 tysięcy. Pokupowałem sobie strzały zwłaszcza. Jak widać mam 600 strzał. I to tyle. I ogarnąłem mniej więcej kto tu jest. Ogólnie powinno być dosyć prosto. Możemy tylko Ayle. Zabiorę cię stąd. Dobrze. Mam nadzieję, że no nie będzie mnie atakować, dlatego ją odprowadzę. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie 2 miecze, jak widać. Ile już z tego, że są strasznie krótkie, to jest spoko. Dobra, my sobie ją tu gdzieś odprowadzimy. Tak, żeby ją nikt nie zaatakował raczej. Wcześniej sobie tutaj jeszcze poza odcinkiem wyczyściłem, żeby łatwiej mi się było koczowników bić. Dobra, tu mamy krwiopicę. Więc sobie tej ja też wybijemy. Tylko, że one tutaj są w stadach i to jest problem. Na szczęście tu są 2. Więc to jest proste, a tam nie atakowało chyba 8. O nie. Albo ty, albo ja! No sobie zdaję sprawę, że gdyby nie ja, to by zginęła. Zaczekaj. Jasne. To dobrze. Czekaj. A ja idę wyrżnąć twoich kolegów. Znaczy kolegów. Koczowników. Wzięli mnie za sprzymierzeńca. Czekajcie. Jeszcze w sumie zanim ten. Przede wszystkim to. Po drugie... O tak. To będzie piękne, proszę państwa, patrzcie. Ani kroku dalej. Easy. Ojoj. Dobra. Popróbujemy sobie trochę.
Widzicie, dlatego jest trochę lipa, że są krótkie. Ale dobra. Czy ja dlaczego sobie odpuścili? Znaczy nie, że jest mi z tym źle, czy coś. No, ale trochę dziwne. Mane, mane. Bo spróbujemy sobie jeszcze z tymi błyskawicami. Dobra. Ósemka. Czekaj, czy już wszyscy są na czerwono, czy tylko część? Asaru, dobrze. No tak powiem, że średnio. Jeśli mu to wziął tylko połowę, to będzie ciężko. Dlaczego on sobie odpuszcza to? Nie powinien. Więc jednak cię dorwałem. Myk. O nie, to są ogłuszające. To nie, ogłuszających nie chcemy. W ogóle może jeszcze jakieś czary? Tylko co? Błyskawice mam. Pobawimy się trochę magią. Czemu nie? Później nie będzie jakiejś okazji. O. Ani kroku dalej. Szkoda, że te błyskawice są takie słabe. Czekajcie, miałem zmienić sobie strzały. Dobra. O jeny. Muszę się jeszcze wyuczyć. Walczyć tym. Dobra. Najlepszy sposób. No. Liczyłem, że dostanie. No i... Nie tylko zastanawia, jak oni... Skąd oni wzięli to od głosu? Bo nikt jak otrzymuje ten... Faz... Spali się. Dobra, i czekajcie, bo ja sobie nie włączyłem stopera. A nawet nie wiem, ile ten odcinek może już trwać. Więc skończę tak 25. Dobra. Tu już chyba wszyscy. Więc sobie ich tutaj wyczyścimy, zwłaszcza tego Asaru. Ma coś? Nie, myślałem, że coś ma. W ogóle tu nas będzie Magdo prowadzał, którego też musimy zabić. A oni mają tu gdzieś? Ja mogę sobie do nich podejść i z nimi zagadać? Ach, nie no, dobra, wybijamy wszystkich. Tu taka fala ognia w sumie. Już nie mam czym many. Mana, mana. O, mam. I... Gincie. Dużo to nie zadaje, ale... Lepszy rzec niż nic. Nie? Mam nadzieję, że jest misja na tych wszystkich koczowników, bo na Asaru na pewno jest. Jednak
Płomień jeszcze nie są na czerwono. Nie rozumiem. Dziwne. O, ten już jest na czerwono, chociaż że ma nas gdzieś chwilowo. Dobra, posługujemy się trochę z miecza. Nie no, przydałby się dłuższy. Myk. Nie no, łatwiej się trochę walczy niż z jednego miecza. Trzeba przyznać. Bo są szybkie, szybsze te kontrataki. Więc jednak cię dorwałem. Nie, to ja dorwałem ciebie. A, zrobiłem sobie jeszcze wcześniej misję dla tego jednego tam było, żeby dać mu 3 paczki broni. Więc to zrobiłem. Więc jednak cię dorwałem. Ja tylko zastanawiam się, dlaczego on jest na pomarańczowo. Ja muszę uważać, bo tu zaraz mi ten drugi przyleci. No może dał se siana. Oj, oj. Dobra. Lecimy z nim na miecze. Gulasz się przyda. Więc jednak cię dorwałem. W ogóle tu jest taki duży miecz, jest źle postawiony. No to jest normalny miecz, a... Czaj, się wyleczę. O nie! Co ja zrobiłem? Myślałem, że będę musiał tej odtrutki użyć. A tu jednak nie. Na szczęście. O, może sobie mikstury zrobię w sumie. Jeśli oczywiście mam jak. O, 25 to dobrze. To dużo, to się przyda. Szkoda, że nie ma na przykład tu jakiejś ciężkiej skrzyni czy coś. No tak to bym mógł coś ukraść ciekawego, wartościowego, ale to nie. To jest tylko jakaś taka nędzna metalowa skrzynia. Dobra. To wszyscy. To lecimy odprowadzić tą Aylę. I tyle. Gdzie ta baba jest? Tu. Dobra, ja wam to przyspieszę, bo to nie będzie jakieś... Yes.
No i dobra, już jesteśmy. Sprowadzę Ayle z powrotem. Doskonale. Upiększy mi noce swym tańcem. Zakładam, że Asaru nie będzie już nam więcej bruździć. Asaru to już nie problem. Dobrze. Zajmij się więc czym innym. Wydaj nieco złota. Nie chcę żadnych kłopotów. Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów, zrozumiano? Załatwiłem Asaru. Dobrze. Żyjemy w cieniu twojej wielkości, ojcze polowań. To wszystko? Oczywiście, nagrodzę cię za twój trud. Naucz mnie czegoś o polowaniu. Dobra, sobie trochę... Tak trzymać. Dobra, 160. Będziemy mogli sobie kupić nowy łuk. Dobra, czekajcie. Lecimy do Montery, wracamy. Tam, ja sobie stoper odpalę jeszcze. I wracamy do Montery. Albo do Cape Dan, sobie ten i kupię łuk. Nie będę z takim słabym latał. Mam go już zbyt długo. Jak wymieniamy ekwipunek, to cały, co nie? No i dobra, już praktycznie jesteśmy. Gdzie jest ten? Łuk bojowy, o. No i to sobie kupimy. Sprzedamy sobie to. To. Strzały sobie kupimy i te takie też. Dobra. I teraz zmiana łuku. I to się tego nie da sprzedać. O, panie. Śmiesznie. Dobra, wygląda to fajnie. Wreszcie coś pokaż innego. Myk, myk, myk. I... Montera. Wiecie co, ja nie pamiętam, gdzie dokładnie się kopało tą rudę, bo potrzebujemy dużo. Ale coś mi się kojarzy, że były niedaleko jaskinie. I w tych jaskiniach coś się kopało na pewno. One były jakby na dole, tylko że trzeba było zeskoczyć. Gdzie? Zobaczymy. To mamy problem. Jak sobie to wam to wytrzymę, jak se latam tak o... Bułko. Ale gdzieś tutaj może. W ogóle sobie zobaczę, jak się trzymał. Nie jest źle. Kurczę. Nie pamiętam, gdzie były te jaskinie. O, patrzcie, tu jest coś. Dobra. Liczę, że coś tu będzie. No. Chrząszcz. Kuferki. Nie ma tu nic więcej. A wiem, tu był jakiś taki mag. Dokładnie. Pamiętam to.
Tylko, że tu nie ma... Rudy, jeny... O, to będzie ciężkie... Rudy nie idzie kupić, chyba. Dobra, zrobimy dla niego misję od razu, jak tu jesteśmy. Tylko sobie zmienię strzały na ognistę. Sobie w ogóle tutaj dam. Tak, podobnie jak inni czarodzieje tej rangi. Jednak bez magii run dysponujemy ledwie cieniem naszej dawnej potęgi. Muszę dostarczyć ważne znalezisko z tej jaskini do klasztoru w Nordmarze. On ma puchar, nie? Ja nie widziałem. To ognis... To niezwykle ważne, aby... Jak widzisz... Zwykle tak. Ujmę to tak. Eksperymentowałem troszeczkę z prastarą magią. Doprawdy? Tak. I obawiam... I teraz jestem uwięziony. To się... No dobra. O nie, zrobiłem save'a źle. On idzie? O nie, dobra. Powie. Wchłonąłem mrok. Chciałem nauczyć. Niemal udało mi się osiągnąć... Co poszło nie tak w twoim eksperymencie? Pozwoliłem sobie na konszachty z pomiotem piekielnym i teraz stałem się jego częścią. Jestem więźniem, jeśli Niech nas ino... O nie! Co za... Nienawidzę zombie. Mam nadzieję, że on nie zginie, bo jeśli tak, to nie... O jeny! Musiałem je to wkurza, to alternatywne SI. Bo nie dość, że się ciężko tu walczy, ze względu na to, że jest to trochę zbugowane, nie ukrywamy. Jąc. Ja położymy mu... Szosy radzi na to. No, dobra, czyli nie muszę się nim obawiać. O mój... Czemu oni mi tyle biorą? Jeszcze... Przynajmniej czekają. O, dajcie, że mnie uciec, a nie... No. Przepraszam. Jezu. No jeszcze mi gotika wywaliło. Zbugowało mnie. To będzie ciężkie. Aż się wody napiję. Naprawdę. Dobra, ja się prześpiłem. To jest dobry start. I... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Biegnij. Nie. Kiedy...
bestie, nic mi się nie nauczy. Proszę radzić ze wszystkim. Nic chyba nie powinno być. Udało się! Jestem na zewnątrz. Musisz zniszczyć także resztę tego pomiotu. Jeśli tego nie zrobisz. Nie mogliśmy ich od razu rozwalić. Kula ognia. Niech będzie. Chyba, że jeszcze fala płomieni. Popróbujemy coś. Chodźcie. Ohohohoho. Siedemeczka. Jeden tylko sam został pobity. Dobra, to wszystko, tylko tutaj musimy do góry lecieć. Oj. Już to wiem. Cieszy mnie to naprawdę. O, to jest fajne. Tu mamy już drugą starą skrzynię otwartą. Tam też może coś fajnego później lecieć. Zaczyna przywołanie błyskawicy. To fajnie, że to leci akurat. To się zawsze przyda. Zwłaszcza później. Tak. Mam nadzieję. Chwała i przysięga. Dziękuję. No i dobra. I se wraca do jaskini oczywiście. W ogóle ciekawe, dlaczego to dla Okary jest zrobione. No ale już się nie czepiam. I znowu mi się nie uda zrobić tego, co ja chcę w odcinku. A tym razem chcę ten długi miecz wykuć. Najlepiej dwa. Mam nadzieję, że tu gdzieś będą. O, są te kryształki. Gdzieś tu powinna być jaskinia. Ale chyba nie ma. O, to lipa. Gdzie to były te jaskinie? Wiem, że w Gelder na pewno jest tego dużo. I w Silden tam. W tych okolicach tam można dużo sobie pokopać. Ale tutaj gdzieś w okolicy. No to ja pójdę w stronę Silden po prostu. I tam wiem, że też będą jakieś misje, zwłaszcza tutaj z Okarą związane. Przede wszystkim. Oni mają taką misję, żeby poszukać im ludzi. To jest porozwalane tutaj. Oni są pookoło.
rozpruwać, bo nawet trzy. Mam twój kamień właśnie. Ile drodzy jest? O nie! Dobra, zmienię sobie na normalne strzały. Trzecią muszę się uleczyć. Dobra, ja chcę to być trochę dłuższy odcinek, bo tak fabularnie dużo się nie stało. Tylko latamy za jakąś jaskinią. A tu nic nie ma. Zwnerwia mnie tu. Tu gdzieś powinien być paladyn taki. Z tego co kojarzę. Jeleń. Myk. O, tu jest. Znaczy może nie paladyn, ale on chce do jaskini iść. No to będziecie mieli dużo dłuższy odcinek. Czemu? Wyglądasz na osiłka. Właśnie kogoś takiego mi trzeba. Sam nie wyglądasz na słabiaka. Nazywam się Randall. Jestem wojownikiem i chcę się przyłączyć do buntowników. Zmierzałem do Okary, kiedy natknąłem się na te kopalnie. Niedaleko stąd. Co zamiast... Widzisz tamtą jaskinię? Jest w niej kopalnia z najbogatszych. Jest tam wszystko. Jest tylko jeden malutki... Jak... Kopalnia jest pełna, ale jeśli... No i o to chodziło. Właśnie ja wiedziałem, że coś tu takiego jest. Więc... I właśnie to... Będziecie mieli taki 40-minutowy odcinek. Ale nie powinniście płakać z tego powodu, tak? Czekaj, gościu, zanim tam pójdziesz. Ile ja tego potrzebuję? 10 w sumie. Dobra, sam się o to prosiłeś! To znaczy. Czemu ten pędzel się tak rusza? Masz, tobie już podziękujemy, paskudo. Jedziesz. Jak rozwiązać problem z atakowaniem w grupie? Jedna bestia bierze jednego, reszta bierze ciebie. Ale nie mam ja. Nie wolno mnie atakować. A myślałem, że to drewno to jest ten. Pełzacz. O, dlaczego? Nie dość, że nie trafił, to jeszcze musiał unik robić, tak? O mój Jezu. Sobie dajesz radę. Widzę, że średnio. No tak, jak się w sumie w głowę celuje, to wierzę mi bardzo dużo. Dobra, idę mu pomóc. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Te cholerne bestie są wszędzie. Dobra, niech on atakuje.
Dobra. Póki jest ze mną w grupie, to możemy walczyć. O jedno parszywą bestię mniej! No, Randall. Nie obiecałem chyba zbyt wiele. Spójrz na wielkość. Co? Idź oczyść resztę kopalni. Kolejna bestia! A masz, tobie już podziękujemy, paskudo. Chciał mi ekspa wziąć? Nie, nie. Tam z jeden pełzacz został. No, będziecie mieli długi odcinek, bardzo. Chodź tym. Dobrze, że przynajmniej nie ma wojowników. O, następny poziom, to jeszcze sobie w te zdolności łowieckie przypakujemy. Dobra, ja wam to przyspieszę, jak sobie kopię. Dobra, oddam sobie tutaj. Kopalnia jest pusta. Znaczy się, nie ma już więcej potw... Doskonale! Okej. No i dobra, ja już z takim widokiem się z wami żegnam, jest różnica jak widać. Dobra, bo jest to długi odcinek, więc po prostu siema.